Marek, dzień dobry Państwu. Osobiście, ale 1,5 metra ode mnie. Poseł Łukasz Kochut, eurodeputowany Wiosny, z nami w studiu. Dzień dobry. Witam pięknie pana redaktora i wszystkich widzów portalu Sieta24.pl. Panie pośle, jak teraz działa Unia Europejska? No, na razie sytuacja jest taka, że wszystkie instytucje europejskie zostały poddane jakby takim tygodniowemu przestojowi. Mieliśmy mieć sesję plenarną w Strasburgu najpierw, początkowo. Została przeniesiona do Brukseli. Miała być 4-dniowa, odbyła się tylko przez 2 dni i zostaliśmy jakby skierowani do swoich domów, do tego, żeby ten tydzień spędzić w naszych regionach. No i czekamy na kolejne wytyczne Parlamentu Europejskiego. David Sassoli, przewodniczący, podał się kwarantannie, Frans Timmermans podał się kwarantannie, także czekamy na kolejne maile, które do nas spłyną. U nas obowiązuje zakaz zgromadzeń powyżej 50 osób, no to jak wy chcecie pracować? No, mam nadzieję, że to zostanie przeniesione po prostu do internetu, że te głosowania, które przed nami są, jeśli chodzi nawet o te wydawanie tych pieniędzy europejskich na walkę z pandemią, że odbędą się przez internet. Mamy wszyscy ze sobą w zasadzie iPady, możemy te głosowania odbyć przez aplikację, więc mam nadzieję, że w tą stronę to pójdzie. Ciągle pan jest zachwycony Unią Europejską? Tak, jestem zachwycony. Uważam, że generalnie potrzebna nam w takich czasach jeszcze więcej integracji europejskiej, jeszcze więcej federalnej Europy, bo wirus, jak się okazuje, nie ma granic. Takie sytuacje jak właśnie pandemia, jak problemy klimatyczne nie mają granic i my potrzebujemy dużego, silnego organizmu w Europie, który będzie w stanie z takim kryzysem... Chyba ma granice, bo jednak państwa zamykają swoje granice. No, zamykają granice, ale generalnie uważam, że jak najbardziej federalna Europa mocno zintegrowana jest potrzebna i te 32 miliardy euro, które spłyną właśnie do Polski na walkę z pandemią, jest tego najlepszym przykładem. Mam nadzieję, że te pieniądze spłyną nie tylko do rządu centralnego, ale także do samorządów, bo jak wiemy, to samorządy właśnie z tymi skutkami pandemii będą się najbardziej borykać. To nasza kasa, myśmy jej nie wydali po prostu przecież. To prawda, to nasza kasa, no ale to są pieniądze, które teraz na pewno musimy wydać na walkę z pandemią. A nie sądzi pan, że to, co widzimy w tej chwili, pokazuje, że koronawirus demontuje Unię Europejską. Na naszych oczach to się rozpada. To jest retoryka TVP. Niestety, pomimo tych ogromnych środków... No, panie redaktorze, to nie bezpośrednio do pana to uderzenie. Znaczy, natomiast oglądam też media narodowe, oglądam wiadomości, widzę, co tam się dzieje. I taka próba uderzenia kolejnego raz w Unię Europejską, wykorzystania tej pandemii, tej sytuacji jest absolutnie skandaliczna, bo te pieniądze będą szerokim strumieniem spływały do Polski i wydaje mi się, że to trzeba docenić. I wielka szkoda, że polityka zdrowotna właśnie nie jest w gestii Unii Europejskiej, bo gdyby była, to byłaby odgórnie inna polityka prowadzona. Jasne, mieliśmy długie Włochy. W całej Europie. Jak ktoś chce, to użyje tego argumentu. No, takich argumentów, oczywiście to jest argument skrajny, ale uważam, że Unia Europejska zareagowała dobrze, zareagowała finansowo, wszystkie środki zostały przesunięte właśnie na walkę z pandemią, no i tak sobie właśnie wyobrażam organizację, która jest odpowiedzialna. No tak, ale takie autorytarne Chiny radzą sobie lepiej niż demokratyczna Unia Europejska. No, a Włochy na pewno. No, Włochy generalnie są w bardzo trudnej sytuacji. Zresztą podobnie jak prawdopodobnie Francja, tutaj o tym rozmawialiśmy wcześniej przed spotkaniem na wizji. Natomiast no, uważam, że te mechanizmy, które zostały uruchomione w Brukseli, w Unii Europejskiej są dobre. Natomiast teraz czekamy na rozwój sytuacji. No, sytuacja jest bardzo dynamiczna. Mówimy tutaj o czymś kompletnie nowym. Można powiedzieć, że jest to stan wojny, nowej wojny, tak. I jakby wszystko dzieje się na żywo. 32 miliardy złotych, czy tam 7,5 miliarda euro, jak kto woli. Ciągle to słyszymy, tylko słyszymy o tym trochę jak o Yeti. Ja nie wiem, jakie będą losy tych pieniędzy, pan coś wie na ten temat, jak tak, to będzie się toczyło, przebiegało? Tak, właśnie mamy mieć w tym tygodniu wiadomość, jak to będzie rozdysponowane, czy pieniądze pójdą rzeczywiście do rządów centralnych, czy pójdą do samorządów. Ja oczywiście uważam, że powinny iść do samorządów. A kto o tym zdecyduje, jak? Zdecyduje o tym Komisja Europejska. Także tutaj będą decyzje zapadały w Brukseli. No i czekam na to, co się będzie działo, jeśli chodzi o ten nasz udział, bo my też jako Parlament Europejski powinniśmy to przegłosować, więc jakby tutaj to o co pan redaktor pytał, czy my się będziemy spotykać, na pewno nie, na pewno będziemy to robić online. A jaki jest klimat na brukselskich korytarzach w tej sprawie? Rządy centralne czy samorządy powinny się tą kasą zaopiekować? Samorządy. Ja uważam, że samorządy. To pan, pytam, jaki jest klimat tam? No myślę, że tutaj akurat ludzi, podobnie jak fundusze strukturalne, czyli będzie to zdywersyfikowane.
A na co powinny być wydane? Bo mamy gigantyczne potrzeby w służbie zdrowia, to wiemy na pewno, ale będziemy mieli gigantyczne problemy społeczne. Masa firm jest na krawędzi histerii, bo upadek bliski. Tak. Więc na co wydać te pieniądze? No, na pewno są potrzebne pieniądze w sektorze służby zdrowia. To w ogóle nie podlega żadnej dyskusji. Natomiast no, na pewno te skutki późniejsze będą ogromne i tutaj mam nadzieję, że tak Unia Europejska, jak rządy centralne są do tego przygotowane, bo wiadomo, że to jest taki kryzys, którego w zasadzie nikt się jednak nie spodziewał na taką skalę i że w zasadzie wszystkie inne inwestycje, pieniądze będą skierowane właśnie do walki z tymi następstwami kryzysu związanego z pandemią. Pański polityczny lider Włodzimierz Czarzasty mówi, trącać tę politykę, rząd sobie dobrze radzi. Pan się z tym zgadza? No trudno powiedzieć. Znaczy nie wiemy dokładnie, jaka jest tak naprawdę sytuacja, jeśli chodzi o ilość zakażonych w Polsce, bo to tak naprawdę, co jest nam podawane przez kolejne konferencje prasowe, to są jakieś tam szczątkowe pewnie dane. No nie mamy do czynienia z dużą skalą tych badań. Na Islandii, w małej wyspie, która ma 300 tysięcy mieszkańców, 1000 osób dziennie jest poddawane tam się badaniom. Da wszystkich przebadać. Tam się da wszystkich przebadać. I łatwo zamknąć kraj. U nas ta skala jest dużo większa, nie wiemy dokładnie jaka jest skala tych zakażeń. No, trzeba trochę poczekać i zobaczyć, co się wydarzy. Jeśli chodzi o sam taki może trochę PR, może trochę takie medialne pokierowanie tą sprawą, to na pewno minister zdrowia wyrasta na takiego lidera tutaj obozu rządzącego, no, z naturalnych względów, że jest ministrem zdrowia po prostu. No byle nie w kwarantannie, bo tam minister Woś zna się zachorował. Minister Woś zachorował, życzymy mu zdrowia zresztą przy okazji tego wywiadu. No zobaczymy, no naprawdę trudno na razie powiedzieć. No mówi się na pewno, że ta skala do końca tygodnia będzie dużo większa. Mówi się trochę nas przygotowuje na to rząd, nie wiem czy celowo, czy nie, ale już słyszymy o tym, że może 100 tysięcy w kwarantannie, że czterocyfrowa liczba zachorowań, no to nam daje skalę tego, na co nas się przygotowuje chyba. To prawda, no to też pokazuje, że jakby to jest, są wszystko naczynia połączone, że to Polska nie jest jakąś wyspą pozamykaną, tylko jesteśmy naturalnie powiązani z Unią Europejską i wcześniej wiele osób jednak było w Chinach też, także to są wszystko naczynia powiązane w dzisiejszym świecie. No, tylko takie... wie pan, mój kolega dzwonił dziś do sanepidu, trochę zaniepokojony sobą. Zadał pani kilka pytań, ona jemu kilka pytań i wynikało z nich bardzo wyraźnie, że my Polacy ciągle jesteśmy pytani o to, czy byliśmy za granicą, czy pracujemy z obcokrajowcami. To my jesteśmy częścią problemu już, a nie zagranica. No tak, ja panu podam kolejny przykład. No, wracając dwa tygodnie temu samolotem do Katowic, został mi dostarczony formularz po prostu. I miałem w nim podać swoje imię, nazwisko, adres i skąd wracam. I to jest wszystko. To na tym wszystkim polegało to całe badanie. Więc to prawda, no, to na razie wygląda na bardzo prowizoryczne działania. A jak się panu podoba ton tej dyskusji o koronawirusie? Bo ja nie chcę przesadzać oczywiście, nie chcę też namawiać wszystkich, żeby się uspokoili, żeby machnęli ręką, ale ciągle mi się wydaje, że robimy z tego dżumę. I jest trochę winą naszej wewnętrznej paniki to, co obserwujemy na zewnątrz w tej chwili. No i naszych czasów, tego, że informacja roznosi się dużo szybciej niż wcześniej. No ja staram się, żeby wszystko funkcjonowało w miarę normalnie. Zobligowałem moich współpracowników w całym województwie śląskim do odbierania telefonów od seniorów i seniorek. A tu jesteśmy właśnie, przy tym pańskim pogotowiu. Jak to działa? Pogotowie zakupowe. To jest temat, który urodził mi się po tym, jak zobaczyłem w internecie taki obrazek z Warszawy, gdzie tam sąsiedzi w bloku po prostu oferowali seniorom z tego samego bloku pomoc przy robieniu zakupów. I pomyślałem sobie, że skoro jestem posłem do Parlamentu Europejskiego z województwa śląskiego, skoro mam współpracowników w całym województwie, to możemy takie pogotowie zakupowe zrobić na całym terenie województwa śląskiego. Zadzwoniłem do moich współpracowników i podzieliliśmy po prostu konkretne miasta na konkretne osoby. Wypisaliśmy taką listę w internecie, na mojej stronie na Facebooku i seniorzy mogą dzwonić pod dany numer telefonu i prosić danego współpracownika o to, żeby im pomógł przy robieniu zakupów. I muszę powiedzieć, że w ciągu tych paru dni kilkunastu już seniorów się odezwało z różnych miast. Myszków, Rybnik, Zabrze kilka razy, Katowice. I rzeczywiście to działa. A przybywa tych ochotników? Przybywa przede wszystkim ochotników. Rzeczywiście cała ta
Ta sytuacja bardzo się mocno w internecie spotkała z dużą aprobatą i bardzo wiele osób się zgłosiło po prostu jako dodatkowych wolontariuszy do tego projektu. Skoro mam szansę na informacje z pierwszej ręki, to wrócę jeszcze do tych 27 miliardów. Jeśli pan potrafi opisać tryb, w jakim te pieniądze będą obliczane, przydzielane, dystrybuowane, to kiedy one mogą trafić do nas? 32 miliardy dokładnie. 32 miliardy. No czekamy, w tym tygodniu ma być decyzja Komisji Europejskiej, więc ja tutaj tak też nie mogę się jakby wychylać w tej sprawie. Natomiast później generalnie teoretycznie Parlament Europejski musiałby to przegłosować. Natomiast no pytanie, czy w tych czasach, czy do tego przegłosowania dojdzie, czy dojdzie do niego jakoś online, mailowo, tego nie wiem. I wydaje mi się, że te pieniądze zostaną uruchomione pod koniec tego miesiąca. Łukasz Kochut, eurodeputowany Lewicy, był naszym gościem w tych trudnych czasach dziś rano. Dziękuję za spotkanie, panie pośle. Dziękuję. Dużo zdrowia.